Siemano, ja jestem Mateusz, witam was na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz, a dziś powiemy na temat: kogo pominął Paulo Sousa przy powołaniach? Chelsea proponowała za Marquinhosa 100 milionów euro, Marco Asensio na wylocie z Realu Madryt, a Jana Bednarka doceniła legenda angielskiej ligi. Pamiętajcie, że od teraz nie tylko na moim kanale, ale także tutaj na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz raz w tygodniu będą pojawiały się newsy. Dajcie znać, czy godzina 6 rano jest odpowiednia, czy być może mamy zmienić na inną. A teraz zapraszam do oglądania. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. A dzisiejszy materiał zaczynamy od własnego podwórka i zwrócimy uwagę na jeszcze niepowołanych piłkarzy na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie jest tajemnicą, że to Paulo Sousa przypomniał wielu polskim kibicom o Dawidzie Kownackim. To on dostał szansę wyjazdu na minione Euro 2020. Napastnik przez naprawdę wiele lat był potencjalnym następcą Roberta Lewandowskiego i przez długi czas był także kluczową postacią w polskiej młodzieżówce. Powołanie Dawida przez Portugalczyka było pewnym zaskoczeniem, gdyż napastnik nie był w najlepszej dyspozycji od dłuższego czasu. Pierwotnie miał jeszcze się pojawić na wrześniowym zgrupowaniu, ale postanowiono jednak zrezygnować z jego umiejętności. Teraz piłkarzowi Fortuny Düsseldorf szans na powołanie odebrała kontuzja. Niestety na jednym z ostatnich treningów zerwał więzadła w kolanie, o czym poinformował sam klub. Kownacki w przeszłości również miewał problemy z kolanem i tak jak wtedy niezbędna będzie operacja i długotrwała rehabilitacja, która może zająć nawet około 12 miesięcy. Zdecydowanie najbardziej szokująca decyzja w ostatnich powołaniach jest to brak miejsca dla Sebastiana Szymańskiego. Nie jest to już pierwsza taka sytuacja, gdzie Paulo Sousa rezygnuje z piłkarza Dynama Moskwa. Polak pojawił się co prawda na wiosennym zgrupowaniu, ale później próżno było szukać Sebastiana w składzie reprezentacji Polski. Znalazł się jednak na liście rezerwowej na Euro 2020, ale ostatecznie też tam szansę nie dostał. Tym bardziej to może dziwić, ponieważ znalazło się miejsce także dla Przemysława Płachety, który jak do tej pory nie zagrał ani jednej minuty w barwach Norwich w tym sezonie. A tak dla porównania, Szymański w barwach rosyjskiego klubu teraz ma już 3 gole i nawet 2 asysty. Agent piłkarza ostatnio powiedział tak: trener Sousa nie tłumaczy się przede mną, wybrał tak jak wybrał. Sebek zagrał ostatnio dobry mecz, ale zszedł z boiska z drobnym urazem. Dokucza mu przywodziciel, poczuł ból i poprosił o zmianę. Kontuzja może być zapewne powodem braku powołania, ale nie będę gdybał. Czekam na wieści z klubu, gdzie Szymański miał przejść badania. Wiadomo też, że mamy wielu środkowych pomocników. Sebastian jest w bardzo dobrej formie, robi liczby i zasługuje na powołanie. Szkoda, że ta kontuzja się przyplątała. Wydaje mi się, że on ma troszeczkę trudniej niż inni. Środkowy defensor za 100 milionów euro? To byłby absolutny rekord w historii piłkarskich transferów. Zarząd Chelsea na nowe nabytki tego lata miał przeznaczyć 250 milionów euro. Oczywiście najwięcej wydano na kupno Romelu Lukaku z Interu Mediolan, a w zasadzie to znaczną część tego budżetu, bo aż 115 milionów. Do Chelsea dołączył również na wypożyczenie za niewielką opłatą Saul Niguez. Okazuje się jednak, że władze londyńskiego klubu złożyły tego lata ofertę Paris Saint-Germain w sprawie wykupu Marquinhosa. Klub jak i sam Brazylijczyk do tej oferty nie byli przekonani i zdecydowali się odrzucić propozycję The Blues. Dziwić może fakt, że przy pozyskaniu tak licznych gwiazd Paryżanie nie skorzystali z tak bajecznej okazji do zarobienia rekordowej kwoty. Odrzucenie ofert za Kyliana Mbappé oraz Marquinhosa pokazuje tylko, że PSG nie musi zwracać uwagi na finansowe fair play i w tym momencie mogą zbierać swoją wymarzoną jedenastkę bez jakichkolwiek ograniczeń. Brazylijczyk gra w Paryżu od 2013 roku i od pewnego czasu jest jednym z liderów tej drużyny, zakładając między innymi opaskę kapitana. Gdyby jednak zdecydował się na transfer do Chelsea, to miałby okazję grać ze swoim byłym wieloletnim partnerem z obrony, czyli Thiago Silvą. Klarownej przyszłości w Realu Madryt wydaje się nie mieć Marco Asensio. Hiszpan zapowiadał się jako przyszłość królewskich, ale jego rozwój niestety wyhamowała kontuzja. Cały czas ma on problemy ze stabilną formą oraz grą na boisku, a to nie przekonuje trenerów Realu Madryt, aby dawać mu większą ilość minut na placu gry. Póki co wystąpił tylko w 4 spotkaniach i rozegrał w nich zaledwie 68 minut. Zarząd Realu Madryt, jeżeli chce jeszcze zarobić na 25-latku, to zdecydowanie musi się pośpieszyć, ponieważ umowa zawodnika Los Blancos
kontuzowanego wygasa już za dwa sezony. Środowisko piłkarza uważa, że jeżeli sytuacja w klubie się nie zmieni, a hierarchia wśród pomocników pozostanie taka sama albo co gorsza, jeszcze się pogorszy, to Asensio powinien podjąć decyzję o opuszczeniu Realu Madryt i poszukaniu sobie lepszej opcji, aby odbudować formę i odzyskać blask, którym zadziwiał kibiców jeszcze przed kontuzją. Hiszpan związany jest z Królewskimi od 2015 roku i oprócz rocznego wypożyczenia do Espanyolu bez przerwy gra w kadrze Realu Madryt. Do tej pory zdobył 37 goli i zanotował także 22 asysty w białej koszulce Realu Madryt. Jan Bednarek w końcu powrócił do pierwszej jedenastki w barwach Southampton i zaliczył naprawdę bardzo dobry występ z Manchesterem City. Polak po udziale w tegorocznym Euro zaczął przedsezonowe treningi zdecydowanie później. W tym samym czasie Janek dostał również wolne związane z narodzinami jego dziecka, a przez to na samym początku tego sezonu miał naprawdę spore problemy z rozpoczynaniem spotkań w pierwszej jedenastce. Czyste konto przeciwko drużynie Pepa Guardioli to naprawdę niemałe osiągnięcie i to postanowiła wyróżnić legenda Premier League, czyli Alan Shearer. Najskuteczniejszy zawodnik w historii angielskiej ligi umieścił Polaka w 11 kolejki, którą przygotował dla telewizji Sky Sport. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, aby napisać w komentarzu, czy godzina 6 rano jest spoko. Zapraszam Was jeszcze na grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz, link w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!